Jestem wam winien sprostowanie. Niestety, przekazałem wam złe informacje. Cześć kochani, z tej strony Kamil w premierowym filmie dotyczącym nowych procesorów Ryzen serii 7000. Wspomniałem o tym, że wszystkie chłodzenia, które są kompatybilne z podstawką AM4, będą dobrze współpracować również z podstawką AM5, co jest nie do końca prawdą. Nie zwróciłem na to uwagi podczas przygotowania do tego materiału, ale nie tak dawno temu wpadłem na film Derbauera. Ci, co nie wiedzą, to taki niemiecki overclocker, specjalista, ogólnie wielki mózg komputerowy, i on zauważył, że jest pewien problem z niektórymi chłodzeniami, które będą wspierały podstawkę AM4, a nie będą jednak kompatybilne dla AM5. Także dzisiaj porozmawiamy sobie o tym problemie, zahaczymy również o kwestię temperatur, ponieważ tak jak już wszyscy wiecie, nowe Ryzeny 7000 to cieplutkie procesory. AMD co prawda cały czas mówi, że tak, wszystko jest w porządku, tak ma być. No i oczywiście one pracują gdzieś tam w temperaturach, które są jeszcze poniżej tej granicznej wartości i teoretycznie wszystko jest w porządku, ale z drugiej strony jest to takie kontrintuicyjne i tak przypomina mi się ten mem z psem siedzącym w palącym się domu. Na czym polega problem? Łatwiej będzie wytłumaczyć, mając płytę z podstawką AM4 obok AM5. No i popatrzcie, tutaj są te takie AMD-owskie plastikowe haczyki. One troszkę inaczej wyglądają niż to, co jest na podstawce AM4, ale generalnie zasada jest ta sama. Jest haczyk, jest taki sam rozstaw i nawet tego typu chłodzenie, jeżeli wykorzystuje właśnie ten rodzaj montażu, to bez problemu można zamontować. To jest jakiś chyba Prism albo coś jeszcze z Ryzena serii 3000 i bez problemu moglibyśmy go zamontować na płycie głównej pod Ryzena 7000. Także tutaj nie ma problemu, ja również skorzystałem z tego typu mocowania przy testach premierowych, montując IO od Corsair na płytę główną. Nie ma również problemu, jeśli chłodzenie nie wykorzystuje tych plastikowych elementów i trzeba je zdjąć, ale można wkręcić elementy montażowe w backplate, tak jak się to robiło również na AM4. Tutaj wszystko będzie w porządku, tak jak teraz widzicie to na chłodzeniu Be Quiet, również All-in-One, które wykorzystuje dokładnie taki system montażowy, i tutaj nie będzie problemu, ten rozstaw śrub jest taki sam, także to działa. Problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba backplate zdjąć, ponieważ chłodzenie ma swój i ze swojego musi korzystać, żeby zostać poprawnie zainstalowane. W AM4 bezproblemowo się te backplate zdejmowało, po prostu odkręcając śrubki czy wkręty, natomiast w AM5 jest już drobny problem. Zobaczcie, tutaj poza tymi czterema śrubami podstawowymi, można powiedzieć, które trzymają te plastikowe uchwyty i backplate, to oczywiście, są jeszcze cztery dodatkowe od mechanizmu trzymającego procesor w gnieździe. No i niestety tych nie możemy sobie już odkręcić, no i co? No niestety, ten backplate jest nieusuwalny, czyli gdyby było takie chłodzenie ze wsparciem dla podstawki AM4, ale z potrzebą zainstalowania własnego backplate'u, no to niestety nie ma tej kompatybilności. No i tutaj była ta nieścisłość w informacji, którą również wam przekazaliśmy. Chłodzeń na rynku jest dużo, więc ciężko powiedzieć, jak duży odsetek będzie pasował pod AM5, ale w celach sprawdzenia tej kompatybilności stwierdziłem, że zrobię prosty test czy eksperyment i ściągnąłem z półek kilka popularnych chłodzeń. Fera 5? Nie ma problemu. Darkrock 4 od Be Quiet? Również. Navis F240, Luzik i to samo Silent Loop 2, Corsair H150 i to już wiecie, bo robiłem na nim premierowe testy. Mały i wydajny Master Liquid Light też pasuje i to samo dwuwieżowa Noctua NHD15. Oczywiście nie jest to żadna oficjalna statystyka, tylko prosty eksperyment, ale 7 randomowych chłodzeń, 5 producentów i wszystko pasuje. Teraz tak, jeśli mówimy o kompatybilności chłodzenia z określoną podstawką, to nie rozpatrujemy tego tylko i wyłącznie pod kątem elementów montażowych, czy wszystko się zgadza, czy się da zainstalować, ale trzeba również wziąć pod uwagę wysokość procesora, jakby licząc od PCB płyty głównej, czyli tak właściwie grubość, a nie wysokość, no ale wiadomo, o co chodzi, że jeśli popatrzymy sobie na płytę główną jakby z poziomu PCB, no to procesor też musi się znaleźć na określonej wysokości, tak żeby chłodzenie nie dociskało go za bardzo, albo żeby docisk nie był za mały. Spokojnie.
I tutaj najprawdopodobniej jest pies pogrzebany, jeśli chodzi o te wysokie temperatury nowych Ryzenów. Nie wiemy na 100%, ponieważ wymagałoby to dodatkowych, bardzo skomplikowanych testów. Tutaj posiłkujemy się tym, ja przynajmniej tym, co widziałem w filmie Derbauera, no ale o co chodzi? AMD, żeby do tej wysokości odpowiedniej dorównać, nie było nic gmerane przy gnieździe czy samym mechanizmie mocującym procesor, a IHS został odpowiednio pogrubiony, żeby zrównać ten poziom. No i niestety, większa grubość IHS-a oznacza utrudnienia w przewodnictwie ciepła. To jest w sumie bardzo ciekawe zagadnienie i chyba spróbuję ściągnąć od Derbauera ten jego specjalny mechanizm mocujący procesor oraz maszynkę do skalpowania nowych Ryzenów, chociaż podobno ciężko, ale spróbujemy, ponieważ no, chciałbym jednak spróbować zobaczyć, jak to wygląda. No tak jak mówię, też nie możemy w 100% powiedzieć, że to jest wina IHS-a, ponieważ tutaj trzeba by sprawdzić to dodatkowo jeszcze, podnosząc procesor i szlifując troszkę IHS, żeby był jednak cieńszy i wtedy można by jednoznacznie powiedzieć, że tak, faktycznie IHS jest za gruby i on tutaj ogranicza możliwości przewodnictwa ciepła. No ale w tej chwili jest jak jest. Podejrzewam, że takie osoby właśnie jak Derbauer zrobią tego typu testy prędzej czy później. Gdybyście chcieli, żebym odskalpował nowego Ryzena, spróbował jakiegoś chłodzenia, może Direct Die na przykład, to piszcie w komentarzach. No i oczywiście subskrybujcie kanał Morele TV i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić tego filmu, kiedy już go nakręcimy i zrobimy. Najpierw przyjrzyjmy się Ryzenowi 5 7600X. Ze stokowym TDP 105 W grzał się do maksymalnie 97 stopni na ferze, 95 na dark roku, a chłodzenia wodne w teście reprezentowane przez Navisa F240 i 360 Corsair to odpowiednio 93 i 90 stopni. Jak to wpływa na wydajność? Przypominam, że dla nowych procesorów Ryzen TI Max to 95 stopni właśnie i jak widzicie, przy tej temperaturze nie ma mowy o spadkach wydajności. Nasza piąteczka pracuje równo aż do fery, gdzie przy 97 stopniach widać już delikatny throttling, ale mowa tu o zaledwie 2% niższym wyniku. Zaznaczam, że to w przypadku obciążenia wielordzeniowego dla jednego rdzenia praktycznie nie ma różnic. Czyli teoretycznie stosunkowo tanie chłodzenie, jakim jest Fera 5 z jednym wentylatorem, dodam, spokojnie poradzi sobie z Ryzenem 5. Może faktycznie to ciepło nie jest takie straszne? Osobiście sugerowałbym jednak trochę mocniejsze chłodzenie, żeby trzymać się tych 95 stopni maksymalnie, ale można też pójść inną drogą, a mianowicie włączyć tryb Eco, który zmniejsza TDP procesora ze 105 na 65 W. A jaki to ma wpływ na wydajność? Jednego rdzenia żaden, więc w grach również nie zobaczycie wielkich spadków, ale w wielordzeniowym obciążeniu, czyli tam, gdzie potrzebne jest to maksimum mocy, notujemy już spadek wydajności o około 5%. Czy to dużo czy mało, zależy od konkretnego scenariusza użytkowania procesora, ale różnice w temperaturach są już spore, bo o całe 8 stopni zeszliśmy na chłodzeniu Corsair, 7 na Navisie i tylko 2 na obydwu chłodzeniach powietrznych, ale trzymamy się już wówczas ustalonych limitów. Przypominam tylko, że spadek wydajności przy trotlowaniu na ferze sięgnął 2%, a po zmniejszeniu TDP 5%, więc pod tym kątem bardziej się opłaca zostawić zdjęte limity. Ale bardziej chodzi tu o pokazanie Wam, jakie są opcje i że do schłodzenia Ryzena 5 nie potrzeba wcale ciężkiej artylerii. Trochę inaczej sprawa wygląda z Ryzenem 9 7900X, który już na chłodzeniach wodnych grzał się w okolice 95 stopni, a na powietrznych z dzisiejszego testu sięgał prawie 100. To 95 ponownie nie jest problemem, ale kiedy wchodzimy w rewiry 98-99, zaczyna się throttling i straty na wydajności w okolicach 5%. Wiecie już, co będzie następne. Włączamy Eco Mode, ale zaznaczam, że nie jest to tradycyjny tryb ekologiczny włączany z poziomu Ryzen Mastera, bo tam zeszlibyśmy na 65 W, a aż tak daleko nie chcemy, więc z poziomu BIOS-u 105 W zostało ustawione przez PBO. I ponownie małe różnice, a właściwie żadne w wydajności pojedynczego rdzenia, a przy obciążeniu wszystkich liczyć się trzeba ze spadkami rzędu 6%, czyli mniej więcej tyle, ile traciliśmy na dławieniu cieplnym. Okej, to w takim razie ile zyskaliśmy na temperaturach? Całkiem sporo, bo prawie 10 stopni na największym chłodzeniu AIO, 7 na Navisie i 4 na chłodzeniach powietrznych, a dzięki temu nawet na malutkiej ferze jesteśmy w granicach wyznaczonych przez AMD 95 stopni. I powiem Wam, że całkiem podobają mi się te wyniki, bo okazuje się, że prostym sposobem można zbić temperatury, jeśli dla kogoś 95 stopni to jednak za wysoko. Myślę, że w nowych Ryzenach drzemie jeszcze spory potencjał, jeśli chodzi o undervolting i manualny tuning zegarów oraz TDP. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć o tym film.
I to tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że rozwialiśmy jakieś wątpliwości, jeśli były takie dotyczące chłodzenia procesorów Ryzen serii 7000, no i tych wysokich temperatur. Myślę, że nie macie się tutaj czego obawiać, ale pamiętajcie, że gdybyście składali komputer oparty właśnie o nowe Ryzeny, to sprawdzajcie dokładnie tę kompatybilność. Nie wystarczy tylko sama informacja, że chłodzenie jest kompatybilne z podstawką AM4. Trzeba również sprawdzić w instrukcji, a te zwykle są dostępne na stronach producenta w formie PDF-ów, czy dane chłodzenie będzie wymagało zainstalowania własnego backplate'a. Nie kończymy jeszcze oczywiście z najnowszymi procesorami AMD. Myślę, że trzeba będzie jeszcze zrobić jakiś poradnik overclockingu, czy się opłaca, czy się nie opłaca, czy jest sens i jak to robić. Także pamiętajcie, subskrypcja i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Łapka w górę, jeśli ten Wam się podobał. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.